Hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku. Już jutro Pokémon Unite, jeszcze póki co nie znamy godziny, kiedy pojawi się ta gra już na Nintendo Switch i mega mocno się jaram. I wczoraj zostały zaprezentowane specjalne przedmioty, 16 specjalnych przedmiotów, które będą nam pomagać podczas walki. I dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, przedstawię wam całe tłumaczenie, co dany poszczególny item, itemek będzie, przedmiot będzie robić w grze. Także co, już powoli przechodzimy. No i jeśli jutro Pokémon Unite się pojawi, no to już na pewno będzie jutro pierwszy stream z tej gry, także mega mocno się jaram. Dobra, przechodzimy do tych specjalnych itemków. Aha, i będziemy mieć tak, 16 itemów i będziemy mogli tylko i wyłącznie użyć 3 na walkę. I w sumie nie wiadomo, jak będzie można zdobyć te itemy, ale obstawiam, że część może być płatna. A także widziałem, że właśnie tam w pasie, bo także jest pas w Pokémon Unite, te itemki były do odblokowania. Także to się okaże wszystko jutro, jak to będzie wyglądać. Dobra, przechodzimy już do tych specjalnych przedmiotów. Okej, a więc pierwszy to jest Body Barrier. Kiedy Pokémon używa swojego ruchu zjednoczenia, ten Pokémon i pobliscy sojusznicy Pokémon z najniższym HP otrzymują tarczę równą 20% ich maksymalnego HP, czyli mamy taką tarczę. Focus Band. Gdy Pokémon spadnie do low HP, wtedy co sekundę przez 3 sekundy odzyskuje 2% HP, które stracił. I tutaj mamy kolejną rzecz, to jest kamizelka asekuracyjna. Kiedy Pokémon nie jest w walce, otrzymuje tarczę, która niweluje obrażenia. SP atak, nie wiem o co chodzi, ale to może chodzi o najwyższy atak. Jeśli ktoś wie o co w tym chodzi, co to jest za skrót, to niech mi da znać koniecznie w komentarzach. Równe 9% jego maksymalnego HP. Kolejny to jest Exp Share. Podczas gdy Pokémon ma najmniej punktów Expa w swojej drużynie, zyskuje 2 razy Exp punkty na sekundę. Jednakże, znaczy 2 Exp na sekundę, przepraszam, punkty na sekundę. Jednakże nie będzie on już otrzymywał współdzielonego Exp. Punkty EXP, gdy jego koledzy z drużyny pokonają dzikiego Pokémona. Wiem, to strasznie brzmi dziwnie, no nie? Ale właśnie tak to jest tutaj przetłumaczone. Kolejny to jest kamień pływający. Oczywiście macie tutaj od razu pokazane te ikonki, jak to będzie wyglądać. Kamień pływający, on zwiększa szybkość ruchu o 10%, gdy Pokémon nie jest w walce. Czyli jeśli nie walczy, no to wiecie, no to może podejść sobie szybciej do bazy czy coś, nie? Mądre szkła tutaj zwiększa SP atak o 3. Kurde, i nadal nie wiem co to jest. Znaczy wydaje mi się, że to chodzi o jakiś atak. No i tutaj SP atak spec. Kiedy Pokémon zdobędzie bramkę, jego SP ataka wzrasta o 8. I kolejny to jest wzmacniacz energii. Po tym jak Pokémon użyje swojego ruchu Unite, obrażenia zadawane przez Pokémona są zwiększone o 7% przez krótki czas. Następne 4 to tak, pierwszy to jest, są resztki. Kiedy Pokémon nie jest w walce, co sekundę odzyskuje 1% swojego maksymalnego HP. Hełm skalny. Kiedy Pokémon otrzyma pewną ilość obrażeń, obrażenia są zadawane Pokémonom przeciwnika w wysokości 3% ich maksymalnego HP. Taśma mięśniowa. Kiedy podstawowe ataki trafiają, obrażenia są zwiększone o 1% pozostałych Pokémonów przeciwnika. I mamy soczewka lunety. Zwiększa obrażenia od trafień krytycznych ataku podstawowego. Im wyższy atak Pokémona, tym bardziej zwiększają się obrażenia. I ostatnie 4 mamy to ciasteczko Aeos. Kiedy Pokémon zdobędzie bramkę, jego max HP wzrasta o 100, czyli tutaj chyba do maksimum lub tylko i wyłącznie o 100 punktów, więc to jest bardzo fajny itemik. Tarcza punktowa, podczas gdy Pokémon próbuje zdobyć bramkę, otrzymuje tarczę równą 5% swojego maksymalnego HP, a jego cele nie mogą być przerwane, gdy jest pod tarczą. Kolejny, przedostatni mamy dzwon muszlowy. Gdy Pokémon zostanie trafiony ruchem, odzyskuje minimum 45 HP, im wyższy SP ataka. SP atak, nie wiem co to cholera jasna jest, nie wiem co to jest, Pokémona, tym więcej HP odzyskuje. Dobra, pomóżcie mi z tym w komentarzach. I ostatni jest to waga ataku. Kiedy Pokémon zdobędzie bramkę, jego atak wzrasta o 6. Także to tyle jeśli chodzi o te itemy, będzie ich 16 i będziemy mogli tylko wykorzystać 3 podczas walki, więc będziemy musieli zrobić jakąś bardzo fajną kombinację, więc ja na pewno będę tutaj się głowił podczas grania, jaką kombinację w miarę ustawić, jeśli oczywiście odblokuję już te wszystkie specjalne przedmioty. Także już jutro Pokémon Unite i naprawdę mega mocno się cieszę i nie mogę się ogólnie doczekać.
Oj, co to będzie, kurde mać, dobra. Także tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Życzę Wam miłego dzionka, trzymajcie się ciepło. Cześć, pozdrawiam, yo!